No cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i niezmiernie się cieszę, że znowu u mnie zagościliście. Ja przychodzę do Was dzisiaj z bardzo luźnym filmikiem na wesoło, takim filmikiem do kawy, do herbaty. Ja również swoją kawkę tutaj mam, także pędźcie do kuchni, zróbcie sobie jakiś dobry napój, ponieważ może to troszeczkę trwać. Lepsze byłoby wino, ale akurat wina nie mam w lodówce, także zadowolę się kawką. I kochani, jak już widzieliście na pewno po tytule, dzisiaj będziemy czytać mój pamiętnik. Znalazłam ostatnio go w szafce, zaczęłam czytać i powiem Wam, że śmiałam się do łez, wzruszyłam się czytając rzeczy, które pisałam jako no dziewczynka w sumie, bo miałam wtedy 14 lat. I wiecie co, stwierdziłam, że nie mam nic do ukrycia, tak naprawdę nie ma w tym pamiętniku rzeczy, które absolutnie nie mogą ujrzeć światła dziennego, także stwierdziłam, że dzisiaj przeczytamy sobie ten pamiętnik, urywki tego pamiętnika wspólnie, tak wiecie, pośmiejemy się trochę, taki luźny filmik i możecie przenieść się wraz ze mną do czasów, kiedy to byłam właśnie dziewczynką nastolatką. Także zaczynamy, powiedziałabym. I tutaj jak widzicie, mój pamiętnik to zeszyt z biedry. Nie wiem, czy pamiętacie te zeszyty. Zeszyt w zebry, proszę bardzo. Biedra musi być. I tak, pierwsza strona mojego pamiętnika wyglądała tak. Tutaj jest napisane pamiętnik Ewelci, trzy serduszka, princes diary, jak ja to kiedyś mówiłam. I tutaj w lewym dolnym rogu nie mogło zabraknąć napisu sweet. To był, słuchajcie, okres, kiedy ja miałam fazę na punkcie koloru różowego. Nie wiem, skąd mi się to wzięło. I byłam bardzo sweet. W związku z powyższym mój pamiętnik również jest bardzo sweet. Proszę bardzo, tak wygląda pierwsza strona. I tutaj zaraz na drugiej stronie mamy stop. Wiadomo, cudzego pamiętnika bez wiedzy właściciela nie powinno się czytać. No i słuchajcie, zaczynamy. Jak już wspomniałam, miałam tutaj 14 lat. I tak, zaczynam od odpisu samej siebie. Kim jestem? Jestem po prostu zwyczajną nastolatką, która powoli staje się kobietą. Co najważniejsze, jestem szczęśliwą nastolatką. A dzięki komu? Dzięki najwspanialszemu człowiekowi, jakiego kiedykolwiek spotkałam. Buziak. To właśnie on uczynił mnie lepszym człowiekiem. Uczynił najszczęśliwszą. On zechciał mnie poznać, on zechciał mnie pokochać. Dzięki. A kim jest ten cudotwórca, który zmienił moje życie w bajkę? To jest, słuchajcie, imię tego cudotwórcy, ale ja nie chcę podawać tutaj prawdziwych imion, tak już nazwijmy go Zdzichu. Także Zdzichu? Tak, trzy kropki. Mój ukochany Zdzichu, uśmiech. Proszę Boga, by był zawsze zdrowy i żebyśmy doczekali razem późnej starości. Trzy kropki. Ślub, dom, rodzina, dzieci. Wierzę całym sercem, że tak będzie. I na dole napisane KTC. Kocham tylko Ciebie. Widzicie, słuchajcie, jaka ze mnie romantyczka była? Tutaj muszę Wam powiedzieć, że to była moja pierwsza miłość, mój pierwszy chłopak, w którym byłam szaleńczo zakochana. To znaczy, nie, pierwsza miłość to nie była, ponieważ pierwszą miłość miałam już, jak byłam bardzo malutką dziewczynką, przez całą podstawówkę miałam sąsiada, a później właśnie kolegę ze szkolnej ławki, że tak się wyrażę. I oboje byliśmy w sobie zakochani przez całą podstawówkę, całe gimnazjum, a jakoś nigdy się tak nie złożyło, żebyśmy poszli na randkę, żebyśmy byli parą, żebyśmy ze sobą chodzili. Dlaczego? Tego nie wie nikt. Ale tak było. Ale właśnie ten Zdzichu to był mój pierwszy związek. Ok, czytamy dalej. Juhu! Dwa wykrzykniki. Szczęśliwa! Wykrzyknik szczęśliwa! Wykrzyknik szczęśliwa! Dwa wykrzykniki. Mama odwołała karę i mogłam spotykać się ze Zdzichem. Byłam wieczorem z mamą i Sylwią na miodobraniu. Miło było. Brakuje mi tych spacerów z moją mamą. Od kiedy jestem ze Zdzichem, to spędzam z mamcią mało czasu. No cóż, trzy kropki. Coś za coś. Idę skończyć rozmowę telefoniczną ze Zdzichem i idę śpiulkać, bo już późno. Pa, pa.
Lecimy dalej, słuchajcie. Kochany pamiątniczku, wczoraj nie spotkałam się ze Zdzichem, bo byłam z mamusią w rynku. Kupiłam sobie torbę do szkoły w reporterze, moi drodzy, marka tu jest bardzo ważna. Śliczny różowy długopis i rano, w cudzysłowie jak byłam z Anitą w rynku, maseczkę Daw do włosów. O, króciutka ta nocia, ale nie wiem co pisać. Papa. Dalej, moi drodzy. Kochany pamiątniczku, wczoraj nie widziałam się ze Zdzichem, bo był chory i miał gorączkę. Spędziłam dzień z Sylwią. Najpierw byłyśmy w rynku i kupiłam tam herbatkę z bratka, bo jest dobre na cerę, a później poszłam do Sylwii. Wymalowałam ją, uczesałam i przy okazji poparzyłam sobie palucha lokówką. Trzy kropki. Bolało. Oj, bolało. Potem przyszedł Sylwii brat ze swoją dziewczyną Kamilą. Myślnik. Strasznie niemiła. Mam nadzieję, że Kamila tego nie ogląda. Kamila ciągle się na mnie niemiło patrzyła. Jejku. Ślicznego szczeniaczka przyprowadzili. Akurat imienia mojej przyjaciółki Sylwii tutaj nie zmieniłam, także Sylwuś, jeżeli oglądasz ten film, to na pewno się śmiejesz pod nosem, bo te czasy bardzo, ale to bardzo dobrze pamiętasz. Dzisiaj już widziałam się ze Zdzichem. Miło spędziliśmy dzień siedząc na ławce. Po prostu super dzień, super randka siedząc na ławce. Teraz Zdzich ogląda mecz, a ja już kończę pisaninę, bo trzeba śpiulkać. Chciałam zaznaczyć, że był to okres wakacyjny, gdzie miałam dużo, dużo wolnego czasu i jak widzicie, mój wolny czas spędzałam głównie ze Zdzichem i z moją przyjaciółką Sylwią. I tutaj, słuchajcie, miałam przerwę w pamiętniku i zaczęłam pisać znowu we wrześniu. Już się zaczął rok szkolny, to był 14 września. To będzie ostatnia kartka, słuchajcie, bo jak widzicie, tutaj się wszystko kręci wokół Zdzicha, ileż można. I tak, kochany pamiętniczku, złapało mnie przeziębienie i od tygodnia siedzę sobie w domku. Zdzichu był u mnie 3 razy. Czyż on nie jest słodki? Czyż to nie jest najsłodszy chłopak na świecie? Jakie to słodkie. Użyłam tutaj, moi drodzy, 100 razy słowa słodkie. Dziś mój Zdzichu nie przyjdzie, ale jutro owszem. Tęsknię za moim Zdzichem. Mam dużo kartkówek i sprawdzianów w przyszłym tygodniu i boję się, że sobie nie poradzę. Oj, oj, oj. Ale na szczęście mam mojego Zdzicha, który poprawia mi humor. Także moi drodzy, kartkówki, nieważne, ważne, że jest Zdzichu. Jak widzicie, wszystko się tutaj toczy wokół mojego pierwszego partnera. Tutaj też jest dramatyczna strona po zerwaniu. Ale tego, słuchajcie, nie będę czytała, no bo po co robić dramat z tego filmu, no po co? I tutaj w sumie już skończyłam pisać, także nie był to długi pamiętnik, ale tak to wyglądało. Jak widzicie, ogromna romantyczka była ze mnie już od lat dziecięcych, nastoletnich, także kochani, piszcie w komentarzach koniecznie, czy wy również pisaliście pamiętnik, jestem bardzo ciekawa. Widzicie, co się teraz tak z siebie bardzo śmieje, ale z drugiej strony uważam, że to jest słodkie i uważam, że chyba warto pisać pamiętnik, bo później możemy sobie właśnie do tego wrócić, pośmiać się, powzruszać, powspominać stare czasy. Także pisanie pamiętnika moim zdaniem jak najbardziej na tak. Pamiętam, że jeszcze miałam masę pamiętników, takich, do których wpisywali się nasi znajomi, przyjaciele. Wiecie, tam przynosiło się pamiętnik do szkoły kolegom, koleżankom i oni brali go właśnie na jeden dzień do siebie, do domu i wpisywali nam się, pisali jakiś tam wierszyk, czy coś w tym stylu, jakieś miłe słowa. To właśnie takich pamiętników też miałam kilka nawet, ale one są wszystkie w Polsce. Także postanowiłam sobie, że jak następnym razem będę w Polsce, w moim rodzinnym domu, to je zabiorę, żeby sobie fajnie to wszystko powspominać. Także, moi drodzy, to był mój pamiętnik. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał i mam ogromną nadzieję, że miło spędziliście ze mną ten czas. Dzisiaj podzieliłam się z Wami takimi bardzo prywatnymi rzeczami, bo jednak pamiętnik to jest coś takiego
no bardzo prywatnego. Do tego ma dostęp tylko właściciel zazwyczaj, a jednak dzisiaj postanowiłam, że przeczytamy sobie to dzisiaj wspólnie. Także co, kochani, czekam na Wasze komentarze. Jak już wspomniałam, piszcie koniecznie, czy prowadziliście pamiętnik, a my widzimy się już niedługo w kolejnym filmiku. Trzymajcie się, pa, pa.